Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Słońce, jak widać, dość mocno już przypieka. Warto zadbać o pojazd. Zima, ciężkie warunki nasz samochód znosił. Zatem jak zadbać o auto po zimie? Na te pytania spróbuję znaleźć odpowiedź w zaprzyjaźnionym warsztacie samochodowym. Zima, ciężki okres dla naszych pojazdów. Zatem, panie Robercie, co należy zrobić przy swoim samochodzie po zimie? Najpierw to. Dzień dobry Państwu. Po zimie, tak jak sprzątanie na wiosnę w mieszkaniu. Czyli zaczynamy od generalnych porządków w samochodzie, czyli mycie. Dokładne mycie, spłukiwanie z zewnątrz pojazdu, tej soli, która nagromadziła się przy listwach, w każdym zawężeniu, w jakichś uszczelkach, pod spodem, bardzo dokładnie pod spodem, bo sól robi bardzo ogromne spustoszenie, tak? Zwłaszcza kiedy ma czas w wyższych temperaturach pracować nad naszym pojazdem. Dokładnie zaciski hamulcowe trzeba omyć, dokładnie umyć. No tak może śmiesznie brzmi, ale trzeba to po prostu umyć wodą z płynem pod ciśnieniem. Dalej, już jak mając pojazd tak na podnośniku, kiedy go umyliśmy pod spodem, troszeczkę nam woda opadła z niego, przeglądamy połączenia gumowe, elastyczne, czyli wszystkie łączniki, przeguby, osłony. Tak, z tego tytułu, że mrozy, niskie temperatury i temperatury plusowe to bardzo duże kurczanie materiałów aluminiowych, metalowych i z powrotem powrót ich do swojej pierwotnej formy i to strasznie obciąża te właśnie elementy. To właśnie też między innymi dla bezpieczeństwa trzeba zrobić. I potem, jak już, kiedy już to wykonamy, tak, przechodzimy do górnej części pojazdu, czyli dywaniki. To elementy, które podtrzymują wilgoć w pojeździe. To trzeba uprać, tak, czy wysuszyć. No, uprać można na każdej myjni takiej wolnej, z własnym dostępem, znaczy z własnym, gdzie można samemu to zrobić, czyli karczerem tak zwanym. Wypłukać, potem sobie w domku gdzieś na płocie czy na balkonie wysuszyć. Są takie metody osuszania wilgoci z wewnątrz pojazdu przy pomocy takich prostych rzeczy jak zamiennik piasku z kuwety, tak? Czyli sztuczny taki piaseczek, żwirek. I żwirek, dokładnie żwirek. I to tam w pojeździe w wóreczku takim, który udostępnia, przedostanie się tej wilgoci do wewnątrz, gdzieś w pojeździe w kilku miejscach umieścić, tak? Już tam zrobimy to wewnątrz pojazdu, tak? Mamy teraz tak zwaną podmaską, tak? Czyli tam, gdzie jest silnik, w komorze silnika. Tam sobie oglądamy właśnie też te połączenia wszystkie, jeśli w pojeździe jest gaz, no to wszystkie tam połączenia, które są skręcane, opaski, inne rzeczy. To nawet, jakby to powiedzieć, organoleptycznie, tak? Można sprawdzić dokładnie. Bo wiadomo, tak jak wcześniej wspomniałem, chodzi o różnicę temperatury, to okurczanie się, rozszerzanie tych materiałów, uzupełnienie wszystkich płynów eksploatacyjnych, czyli płyn wspomagania, jeśli jest poziom zaniżony, podniesienie go do górnej granicy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, tak? Oczywiście pamiętając, że tylko do poziomu maksimum, nie większego. Co jeszcze możemy wykonać własnym sumptem? Widzę, z tych rzeczy, których pan wymienił, no wiadomo, część rzeczy zrobimy sami oczywiście, ale myślę, że niezbędna wizyta jest w warsztacie, bo tak jak pan wspominał, ocena podwozia przede wszystkim właśnie odnośnie osłon, przewodów pozrywanych, czy kontrola tych elementów po prostu no, wymaga wizyty. No tak, wymaga, zwłaszcza, że nie każdy warsztat też dysponuje możliwością umycia pojazdu pod spodem, czyli uniesienia go. I omycia tego w taki sposób, bym powiedział też i przyjazne środowisku, tak? Bo to stacja musi być wyposażona i w osadniki i w innego typu rzeczy. No, wiadomo, może klienta to nie interesuje, aczkolwiek no, to ważne jest dla środowiska, żeby nie robić tego na podwórku, bo są też substancje, które są smarne, tak? I zatruwają środowisko, czyli tutaj ważne, żeby sobie dobrać te miejsce, gdzie Państwo to zrobią. No nie wszyscy będziecie mieli możliwość, podejrzewam, no ale trzeba przynajmniej próbować. Tak? Bo znaleźć taki warsztat, który to zrobi profesjonalnie. Też przy myciu trzeba uważać na różne
podzespoły, które generują energię elektryczną, czyli alternatory, tudzież rozruszniki, tak, żeby je w miarę możliwości zakryć przy myciu, żeby nie doszło do uszkodzenia czy jakiegoś przypięcia czy zwarcia, bo to są też koszty, tak? Zwłaszcza gdy pojazdy są nowszej generacji, są wyposażone, tak, w instalacje CAN i inne pomiarowe, wtedy to im strasznie szkodzi. No ale to wszystko, jeśli wyspecjalizowany warsztat jest, to jest bez problemu i nic na pewno się nie wydarzy, tak? I to będzie na pewno bardzo pomocne. Czyli najgorszym wrogiem jest po prostu sól dla naszego samochodu w okresie zimowym. Myślę, że tak, że to tak brzmi może irracjonalnie, ale dopóki przykładowo auto jest nowe, no to możemy go nie myć, 4-5 lat. No ale po tych 5 latach już wyjdzie skutek tego taki straszliwy, że no, myślę, że każdy, kto miał pojazd, tak, a nie każdy miał zawsze nowy, to wie, co się dzieje na przykład z hamulcami po zimie, że potem nie można tłoków czy zacisków ruszyć, czy nie działają hamulce, czy ściąga. Takie spustoszenie jest. Czyli pana zdaniem po zimie niezbędna jest wizyta, choćby nawet nic nie dolegało naszemu pojazdowi, przejrzeć po prostu w warsztacie, na podnośniku, niech fachowcy zajrzą właśnie do układu hamulcowego i sprawdzą wzrokowo, chociaż podwozie. Tak, tak. No, przede wszystkim to dla naszego bezpieczeństwa, tak? I czym szybciej na przykład zdiagnozujemy problem, tym będzie tańsza naprawa, tak? Tak, niektóra usterka po prostu pociąga za sobą lawinę, tak, kolejnych. Dokładnie, tak? I efekt klocków, tak? Domino. Jedna generuje drugie i na przemian. Zwłaszcza my to obserwujemy na stacji, tak? Szczególnie kierowcy, którzy preferują typ jazdy bardzo spokojny, tak? Czyli dohamowują silnikiem, dojeżdżają na luzie, tak zwanym pozycji neutralnej. Kiedy każe się im wyzwolić tak większą siłę hamowania na rolkach, żeby sprawdzić, pękają przewody hamulcowe. Czyli taka teoria, no starzy wyjadacze mówili, że po to jest silnik, że się dohamowuje, że to się oszczędza. Nie, to nie jest nieprawda. Elementy hamowania, czyli tam szczególnie tylne zaciski, czy też potrzebuje większej siły nacisku, żeby wytworzyć w nich pracę, skutek pracy. Więc tutaj proponuję czasami po prostu zahamować, tak? Zahamować. Obserwując, co się dzieje, tak, z tyłu. Co się dzieje. No tak, no oczywiście, tak, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, ale używać tego hamulca, wtedy on działa. Ręcznego hamulca używać, wtedy nie zamarza, tak? Wtedy nie rdzwieje. Takie proste rzeczy wydawałoby się, przynajmniej dla nas, tak? Także tak, proszę Państwa, no, myślę, że wizyta, choćby krótka, w warsztacie niezbędna jest po zimie, żeby sprawdzić te elementy, o których mówiliśmy. No, a przede wszystkim we własnym zakresie możemy doprowadzić auto do porządku, umyć, odkurzyć, wysuszyć dywaniki, ale jak we wszystkim nie należy przesadzać, szczególnie z myciem auta, a o tym opowiedzą Państwu filmiki. Ja dziękuję za bardzo wypowiedź. Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu. Szanowni Państwo, wszystkie te czynności konserwacyjne, pielęgnacyjne naszego pojazdu może troszeczkę czasu nam zajmą, ale dzięki temu nasz samochód naprawdę dłużej nam posłuży. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejny już za tydzień. Do zobaczenia.